Że teraz y, powiemy sobie o asertywności, bo jest to na pewno pomocne w stawianiu granic.. Ta chrześcijańska asertywność to taka podstawa życia w równowadze, życia, w którym człowiek akceptuje siebie i akceptuje innych zgodnie z pewnymi Bożymi wartościami. Asertywność w jakim stopniu pomaga nam być szczęśliwimy, bo uczy szacunku i do siebie i do innych. I przede wszystkim zapobiega, Stosowaniu i uleganiu przemocy. Dlatego o tej asertywności chcemy porozmawiać, i w tej chwili pragnę zaprosić Małgosię Rykucką, która mówi o sobie tak, że jest pełna pasji i rozwoju. Dla siebie i innych. Jest coachem, lubi rozmawiać, lubi też stawiać sobie pewne granice, ale też stawiać granice innym. Więc dzisiaj powie nam, w jaki sposób umiejętnie, asertywnie żyć, aby zapobiegać przemocy. Zapraszam cię, Małgosiu. Dziękuję bardzo. Witam Was bardzo serdecznie i faktycznie chcę dzisiaj mówić o asertywności. I powiem Wam, że sama jestem osobą, która przez wiele innych osób jest uznawana za bardzo asertywne, i szczególnie szefowie tego nie lubią. Ale nie lubią też, tego, też osób, osób asertywnych, wszelkie osoby, które korzystają na braku asertywności. Ale bardzo często może zaczniemy od tego, czym jest asertywność. I asertywność bardzo często kojarzy się po prostu z mówieniem nie. Asertywność dla wielu osób kojarzy się wręcz z agresją. To są osoby niemiłe, nie chcą współpracować, nie zgadzają się i generalnie omijamy je szerokim łukiem. Z drugiej strony, osoby, które nie za bardzo potrafią mówić nie, mówią: Ach, ja bym tak bardzo chciał być asertywny, albo bardzo chciałabym być asertywna. No, bo nie zgadzałabym się na wiele rzeczy, natomiast asertywność to jest bardzo ważne, żeby sobie zdać sprawę. Asertywność to nie jest tylko mówienie nie. I czym jest asertywność? Asertywność jest tak naprawdę umiejętnością swobodnego, swobodnego, bez wyrzutów sumienia, wyrażania tego, co czuję, tego, co myślę, tego, co uważam. Ale ważne jest, żeby wyrażać te swoje odczucia, emocje swobodnie i z poszanowaniem drugiego człowieka. Więc tak naprawdę asertywność nie kojarzy się, powiem bezpośrednio, z hamstwem. Osoba asertywna, dobrze rozumiejąca asertywność, to jest osoba, która faktycznie potrafi stawiać granice, o czym moja przedmówczyni już mówiła. Granice są bardzo ważne ale szanuje siebie i szanuje drugiego człowieka. Asertywność to jest umiejętność życia zgodnie z własnymi wartościami, ale również z poszanowaniem wartości drugiego człowieka. Ale żeby to robić, to trzeba siebie trochę znać i trzeba znać swoje wartości i trzeba mieć tolerancję dla wartości innych. Ta tolerancja jest niezwykle trudna, ale tolerancja jest bardzo, bardzo związana właśnie z asertywnością. Bo jeżeli ja jestem asertywny, to osoby, które są wokół mnie, też mogą być asertywne. I tak jak oczekuję, że ktoś poszanuje moje wartości, tak ja powinienem szanować wartości drugiego człowieka. I to jest naprawdę niezwykle ważne. Asertywność jest zaprzeczeniem Zniewolenia, uzależnienia i bezmyślnego posłuszeństwa. I teraz, jeżeli rozumiemy asertywność tylko jako mówienie nie, to faktycznie może nam się kojarzyć, że no, ktoś jest po prostu niegrzeczny. Ale z drugiej strony, czy ciągłe mówienie tak oznacza, że ta osoba jest w porządku, że jest miła, że jest grzeczna? Może tak. Ale czy ta osoba faktycznie żyje zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte? Jest taki bardzo ciekawy tekst, który mówi: wszystko, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Więc czy życie w zakłamaniu pod drugiego człowieka? Żeby spełnić zadowolenie, żeby spełnić oczekiwania drugiego człowieka, społeczności, jest życiem zgodnym z zasadami bożymi, jest tym, czego Bóg od nas oczekuje. Moim zdaniem, nie. Kiedy ja czytam Biblię, to czytam, żeby być szczerym, żeby być szczerym wobec siebie, żeby być szczerym wobec Boga. Jeżeli na coś się nie zgadzam, jeżeli z czymś się nie zgadzam, to tak naprawdę ja rozumiem, że powinnam żyć zgodnie z tym, z czym się zgadzam i przeciw temu, z czym się nie zgadzam. I wtedy to jest szczere. I wtedy, jeżeli jesteśmy szczerzy, to Bóg może pracować. Może pracować nad nami, może pracować nad tym całym otoczeniem i może nas wspierać. Ale. Asertywność wydaje się jednocześnie bardzo trudna. Tak, asertywność nie jest łatwa. Ja od razu mówię, to, ta godzinne, ten godzinny wykład o asertywności, to jest taki malutki, minimalny wstęp do tego, żeby coś poznać, żeby czegoś się dowiedzieć. Nie, nie staniecie się asertywni po godzinie wykładu. Nie, nie staniecie się asertywni w ciągu tygodnia, miesiąca czy nawet roku. Jeżeli chcemy być asertywni, chcemy się nauczyć żyć zgodnie ze swoimi wartościami, szanować wartości innej osoby, swobodnie, bez strachu, bez wyrzutów sumienia, mówić co myślę, mówić co sądzę, mówić jakie są nasze moje potrzeby. A tego nie potrafimy. To jest zmiana, która zajmuje lata. To jest zmiana Którą z pomocą Boga możemy robić przez całe życie, ale ważne jest, żeby zacząć i żeby iść w tym kierunku, bo tak jak to już Batka przede mną mówiła i Małgosia również. Asertywność, stawianie granic tak naprawdę pomaga nam być szczęśliwymi, a osoba szczęśliwa może pięknie głosić Ewangelię. Osoba nieszczęśliwa, przytłoczona, która żyje niezgodnie ze sobą, no trudno, żeby tą Ewangelię głosiła szczerze, z energią, z radością, z miłością do drugiego człowieka, jeżeli żyje wbrew sobie. Asertywność tak naprawdę oznacza wolność, oznacza równość i oznacza szacunek. Asertywność bazuje na wolnej woli, na równości. I na szacunku wobec siebie i wobec drugiego człowieka. I teraz, jeżeli zaprzeczamy wolnej woli, a przemoc niestety zaprzecza wolnej woli, jeżeli zaprzeczamy równości, a przemoc zaprzecza równości, jeżeli zaprzeczamy okazywaniu szacunku, a przemoc to jest brak szacunku do drugiego człowieka, to wtedy tak naprawdę. Albo zaczynamy stosować przemoc, albo będziemy ulegać przemocy. I powiem Wam, może trochę to jest takie trudne zaakceptowania, do zaakceptowania, ale każdy z nas mniej lub więcej ulega przemocy i stosuje przemoc. Wobec współmałżonków, wobec dzieci, wobec rodziców, wobec pracowników, Mamy ogromne pole do popisu. Bóg uczy nas zupełnie czegoś innego. Bóg uczy, ty masz wolną wolę, druga osoba ma wolną wolę. Bóg uczy, wszyscy jesteście równi w moich oczach. Bóg uczy, okażuj szacunek drugiej osobie i, tak jak już Małgosia dużo o tym mówiła, szanuj siebie, kochaj siebie. Dlaczego, może jeszcze parę tekstów, chociaż Małgosia tu bardzo dużo już tekstów biblijnych pokazywała, ja tylko parę, właśnie które są jakby e, potwierdzeniem tej równości i tego szacunku, o czym mówi Biblia naprawdę na każdej kartce. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Będziesz miłował bliźniego jak siebie. Ja czytam i bliźniego i siebie. Kolejny tekst, albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Mamy równość? Kolejny. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Jest tu równość? Jest. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jesteście. Jedno w Jezusie Chrystusie: nie ma tutaj miejsca na brak równości, na brak szacunku, na brak wolnej woli. Ale dlaczego, być trudna, dlaczego jest trudno być asertywnym? No niestety kultura i wychowanie nam nie pomagają, a więc wychowanie: bądź skromny, rób co ci się mówi bądź ostrożny, czekaj na swoją kolej, pytaj o zgodę, idź na kompromis. Nie chcę być stronnicza, ale mam wrażenie, że dziewczynki słyszą to o wiele częściej niż chłopcy. Chłopcom na ogół się po pozwala na więcej, bo chłopiec musi być odważny, e, on musi być przebojowy, a dziewczynka ma być ta, która ma być uległa, spokojna, cicha, śliczna i grzeczna. Powiem Wam, nie znoszę, nie znoszę. Jak jedyny komplement, jaki słyszą dziewczynki, to mówią: Och, jaka ty jesteś śliczna. Czy to jest ważne, czy dziewczyna jest śliczna, czy nie? A może ważne, żeby była samodzielna, mądra, żeby wiedziała, czego chce, żeby znała swoją wartość, żeby się szanowała? Może my, jako dorośli, wspierajmy te nasze dzieci i chwalmy je za to, za co warto chwalić, co pomaga. A nie co wbija w kompleksy i wbija w poczucie niskiej wartości. Religia niestety też często się do tego przykłada. Ta religia źle interpretowana i te teksty biblijne źle interpretowane, o czym już mówiliśmy tutaj dosyć dużo w pierwszej części naszej konferencji. No i takie idee. Dobrych chrześcijanin to grzeczny, cichy i posłuszny chrześcijanin. Siedź cicho. Zgadzaj się na wszystko, nie wychylaj się. Pokora. Przyjmuj wszystko, co na ciebie spada. I cierp w ciszy. Ale najlepiej to się jeszcze ciesz, że możesz cierpić. Ja tego nie widzę w Biblii. Ja w Biblii widzę to. Że owszem, jeżeli przychodzą na nas cierpienia i prześladowania z powodu Ewangelii, bo głosimy gdzieś Ewangelię, a ktoś nas z tego miejsca wyrzuca, trafiamy do więzienia, to faktycznie Słowo Boże przed tym przestrzega. Nie załamuj się tym, ciesz się, ciesz się, że możesz głosić Ewangelię. Ale jeżeli mąż bije żonę, Albo jeżeli żona bije męża, jeżeli się do siebie nie odzywają przez miesiąc, dwa i tak dalej, to to cierpienie nie wierzę, żeby się Bogu podobało. To nie jest cierpienie, z którego możemy być dumni. To nie jest cierpienie, które nas uszlachetnia. To jest cierpienie, które wbija nas w podłogę. Które odbiera nam szacunek do siebie i resztki godności, które może jeszcze gdzieś się tlą. Nie jest ideałem Boga, byśmy byli ludźmi pozbawionymi godności, swojego zdania i wolnej woli. To jest wbrew Biblii. I żaden człowiek, ani mąż, ani żona, ani rodzic, nie ma prawa odbierać godności drugiej osobie. Nie ma prawa decydować za drugą dorosłą osobę. Bóg stworzył nas z wolną wolą. Bóg stworzył nas z umiejętnością myślenia, podejmowania decyzji i chce, żebyśmy podejmowali je świadomie z przewodnictwem Jego, Boga. I żadna osoba tutaj na Ziemi nie może wstać stawić się na miejsce Boga i rządzić drugą osobą, jak Bóg. A jak nami rządzi Bóg? Tylko o tym mowa. Przywództwo służebne. Bardzo mi się podoba to określenie. Przywództwo służebne. Jeżeli chcesz przewodzić, słusz. I to jest do tych osób, które uważają, że są wspaniałymi przewodnikami swojej rodziny. Chcesz być przewodnikiem rodziny? Służ tej rodzinie. Bardzo często, i tu są takie przykłady, źle pojmowanego, powiedziałabym, źle pojmowanej dobrej kultury, wysokiej kultury, dobrych zwyczajów, albo właśnie tego, że o taka, taki powinien być chrześcijanin, albo taka powinna być grzeczna, kulturalna osoba. Dokładnie w tym tygodniu rozmawiałam z pewną osobą, która mówi tak, zaprosili mnie na obiad, nie będę mówiła kto, ale nie mam ochoty iść. No to ja do niej mówię bardzo prosto, to nie idź. Jaki problem? A ona, no wiesz, nie mogę to niegrzecznie nie pójść, gdy mnie zaprosili. No i faktycznie, czy to jest niegrzecznie nie pójść, jak mnie zaprosili? Niegrzecznie to jest powiedzieć, że się pójdzie i nie pójść. Niegrzecznie to jest powiedzieć, słuchajcie, uwielbiam, jak mnie zapraszacie na obiad, a w myśli, nie znoszę ich. Jeżeli ktoś nas zaprasza na obiad albo prosi o cokolwiek innego, to jest tylko przykład. A my naprawdę nie chcemy tego zrobić z jakichś powodów różnych. Naprawdę możemy mieć swoje powody i mamy prawo mieć powody, to mamy prawo powiedzieć nie. Dalej trochę, może powiem, pokażę parę przykładów, jak można mówić nie. Ale naprawdę nie jest to niegrzeczne, jeżeli się mówi wcześniej, jeżeli się mówi szczerze. Jeżeli się mówi z szacunkiem do drugiego człowieka, to nie jest niegrzeczne powiedzieć nie. Kolejne przykłady, kilka takich przykładów. Szef przedłużył spotkanie i nie mogłam wyjść o czasie z pracy. Ja mówię o sytuacji, kiedy spotkanie jest nieprzewidziane, przedłużane, a ja muszę pędzić odebrać dziecko z przedszkola, ale nie mogę wyjść, bo przecież szef przedłużył spotkanie, a ja nie mogę powiedzieć nie. Kolejne, muszę współżyć z mężem, kiedy tylko on chce, nawet gdy ja nie chcę. Gdzie tu wolna wola? Albo nie mogę odmówić, mamie, tacie, nauczycielce, szefowej, mężowi, żonie, komukolwiek. No nie mogę odmówić. A dlaczego nie możesz odmówić? Nie masz wolnej woli? Nie możesz decydować o sobie? Nie możesz mieć swoich wartości, swoich priorytetów, swojego zdania? Albo muszę to zrobić, bo przecież obiecałam. O tym będę jeszcze mówiła, mówiąc o prawach naszych. I teraz, jakie słowa są używane, żeby wykształtować w nas takie poczucie bezwoli, żeby, ośmielę się to powiedzieć, powiedzieć manipulować nami w ten sposób, żeby uzyskać od nas to, czego druga strona chce, a czego my tak naprawdę nie chcemy zrobić z różnych powodów. Kilka przykładów. Jeżeli mnie kochasz. Słuchajcie, jeżeli jako rodzice mówicie do swoich dzieci: "Jeżeli mnie kochasz, to to i to", to bardzo was proszę, przestańcie. Jeżeli jako mąż czy jako żona używacie tego jako argumentu: "Jeżeli mnie kochasz, to to i to", to jest manipulacja. To jest najgorsza forma manipulacji, która odwołuje się do pięknych uczuć tej drugiej strony. Ale wykorzystywana w bardzo złym, w bardzo zły sposób. Kolejne. Dobra żona albo dobry mąż nigdy by tego nie zrobił, czy nie zrobiła. No nie, no to co implikujemy. Ty nie jesteś dobra, albo ty nie jesteś dobry. To może dotyczyć dziecka, rodzica, kogokolwiek, albo to jest twój obowiązek. No tak, tutaj Małgosia mówiła na temat tego, że ktoś przychodzi do nas do domu i mówi nam, jak mamy nasz ogródek. Przychodzi sąsiad i pokazuje, jak mamy ogródek nasz urządzić, albo jak pomalować nasze ściany, bo to jest nasz obowiązek, bo on uważa, że tak jest lepiej i mamy się posłuchać i koniec. Owszem, są pewne obowiązki. Ale druga strona ma prawo powiedzieć nie zrobię tego. Jeżeli jedna osoba dorosła mówi drugiej osobie dorosłej. To jest twój obowiązek. Bez partnerskiej dyskusji, dyskusji wspólnego uzgadniania, to już nie to niestety wchodzimy na etap. Wykorzystania manipulacji czy wręcz przemocy. Trudno jest dogadać się tak, żeby obie strony, czy kilka stron chciało robić wspólnie wszystko tak, żeby się wszystkie osoby zgadzały. Wiecie, dobry szef czy dobry lider to jest taki, który motywuje swoich pracowników do pracy. Zły szef jest taki, że nie jest w stanie zmotywować i on musi rozkazać, bo inaczej nikt nic nie zrobi. Jeżeli faktycznie podejdziemy do drugiej osoby z szacunkiem, to nie będziemy musieli jej nic nakazywać, bo albo zrobi to sama, albo zaakceptujemy fakt, że ona tego zrobić nie chce. I to też jest asertywność. I to jest element życia chrześcijańskiego. Traktowanie drugiej osoby tak, jak chciałbym, żeby traktowano mnie. A jeżeli ja lubię, jak mi się rozkazuje, to traktowanie drugiej osoby z szacunkiem i z zachowaniem granic, które nam zakreśla, o czym bardzo dużo mówiła moja przedmówczyni. Kolejne takie wyrażenia, z którymi się spotykamy, to robię to dla Twojego dobra. Nie wiem, czy słyszycie? Dosyć często właśnie w związkach przemocowych osoba, która stosuje przemoc, argumentuje: to, Ale przecież ja robię to dla, tego, dla Twojego dobra. Ja Cię tak kocham. Kolejna. Ja tyle dla Ciebie robię, a Ty mi się tak odwdzięczasz, jak możesz. No, i oczywiście związane jest to z tym, że przerzucam winę na tą drugą osobę, która nie docenia moich wysiłków. Rodzice przyjeżdżają do młodego małżeństwa co weekend, z obiadem ugotowanym zostają na weekend, i mówią, ale przecież my to robimy dla waszego dobra, bo was kochamy. A małżeństwo się sypie, bo nie mają czasu dla siebie i nie mają czasu, żeby się poznać. Więc zanim zrobisz coś dla czyjegoś dobra, to najpierw się spytaj. Czy dla niego, czy on to postrzega jako dobro dla siebie? Nie na siłę, nie uszczęśliwiajmy drugiej osoby na siłę. Bo może się okazać, że wchodzimy w sferę przemocy emocjonalnej. Kolejne: Moi rodzice robią tyle dla nas, a ty jesteś taka niewdzięczna, albo ty jesteś taki niewdzięczny. I małżeństwo robi się związkiem trój- albo czteroosobowym. Takie małżeństwo niestety często musi się potem zwrócić o poradę do pastora, do psychologa, do poradnictwa rodzinnego. Uważajmy, szczególnie w młodych małżeństwach. Młode małżeństwa, szczególnie no jak już opadnie ta, opadną te emocje początkowe, tego zakochania i niemalże uwielbienia, potrzebują. Takiego etapu, żeby siebie nawzajem nauczyć, żeby się poznać i żeby być w tym związku asertywnym, jedna i druga strona, żeby się nauczyć swoich wzajemnych wartości. I przez to poznać, poznać te wartości, żeby poznać te granice, które każda z tych osób, pomimo tego, że w związku i tworzą jedność, to jednocześnie w tej jedności są indywidualnościami, żeby się poznać, żeby się szanować i żeby dzięki temu współpracować w równości. Tak jak Bóg to stworzył. Małżeństwo, które są jednością, która jest równością, poszanowaniem z poszanowaniem jeszcze wolnej woli, która w tym małżeństwie jest. No jeszcze kolejne, zrób to dla mnie. Albo jesteś niewdzięczny, niewdzięczna. Zrób to dla mnie jest bardzo dobrym określeniem, dopóki nie jest wykorzystywane jako a potem to, co dla mnie nie chcesz, tego, nie, nie chcesz tego zrobić, w podtekście nie kochasz mnie, nie szanujesz, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, to są teksty, które są delikatne, które same w sobie bez kontekstu wydają się bardzo niegroźne. No, jeśli mnie kochasz, moi rodzice dla nas tyle robią, jestem Twoim mężem, więc albo jestem Twoją żoną, więc. Ale jeżeli stosujemy to do manipulacji, do uzyskania dla nas czegoś czego ta druga osoba tak naprawdę nie chce nam dać, albo do czego ma opory, nie jest przekonana, to bardzo uważajmy na tego typu określenia. U Uczmy się słuchać tej, tej, tej drugiej strony. Tu jest o asertywności, ale w tej asertywności jest bardzo dużo potrzeba umiejętności słuchania. Takiej empatii, wsłuchania się w drugą osobę, popatrzenia, jaka ona jest, to, to co nam pokazuje, nie tylko słowami, nie tylko swoim działaniem, ale mimiką twarzy yy, i humorem chociażby, tak? No, ma zły humor no, coś tam się zadziało, z niczego to się nie bierze. Empatia, słuchanie niezwykle pomaga w tym, żeby być asertywnym, bo jak mówiłam, asertywność to jest owszem, to jest swobodne wyrażanie swojej opinii, swojego zdania, swoich uczuć i wartości z poszanowaniem wartości drugiego człowieka. I to będę podkreślać, z poszanowaniem wartości drugiego człowieka. Trening asertywności teraz będzie tak druga część tego wykładu. Troszeczkę będę chciała Was nauczyć tej asertywności, jak się tej asertywności uczyć, tak jak mówiłam, godzina wykładu to jest zdecydowanie za mało, ale jakiś początek. Bardzo, bardzo zachęcam, żebyście sami dalej czytali, poznawali, a przede wszystkim ćwiczyli asertywność. Pierwszy krok w ogóle do asertywności to jest poznawanie siebie. I powiem Wam, że chociażby w naszym kościele spotkałam się z takimi zdaniami, że jakby wszelkie szkolenia z umiejętności społecznych są z natury złe, dlatego że skupiają się na poznawaniu siebie, czyli na sobie. Czyli ja jestem w centrum uwagi, a Bóg schodzi na drugie miejsce. To nie o to chodzi. Absolutnie nie. Bóg zawsze musi być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Musi? Powinien. Jeżeli tego chcemy i jeżeli chcemy Go postawić na pierwszym miejscu w naszym życiu. Ale jeżeli chcemy faktycznie być asertywni i jeżeli chcemy współżyć, żyć z innymi ludźmi we wzajemnym szacunku, to musimy poznać siebie. Poznawanie siebie pomaga nam poznawać inne osoby. Musimy znać swoje wartości. Co jest dla mnie ważne? Jakie są moje priorytety w życiu? Jeżeli chociażby dwie osoby młode poznaje się ze sobą, warto sobie chociażby zrobić test wartości. Są takie testy w internecie, poznać jakie są twoje wartości, co ty cenisz, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? Czy kariera, właśnie czy Bóg? Czy rodzina? Czy dzieci? Czy może misja za granicą? Czy jedzenie, czy spanie są od wielkich rzeczy do malutkich rzeczy. Jeżeli znamy swoje wartości, to po pierwsze będziemy łatwiej stawiać granice i nie pozwalać na to, żeby druga osoba przekraczała granice naszych wartości, a tak i tak naprawdę krzywdziła nas. Ale z drugiej strony nauczymy się cenić wartości drugiej osoby i nie będziemy przekraczać granic w tą drugą stronę. Czyli znowu będziemy się uczyć żyć we własne, w szacunku i w zrozumieniu do drugiej osoby czy dla drugiej osoby. Kolejnym takim etapem jest poznanie swoich praw. E, prawa to jest, moim zdaniem, przynajmniej absolutnie podstawa życia w zgodzie z, z sobą, z własnym ja. Przykład. Y, jakiś czas temu, już ładnych parę lat temu, rozmawiałam w pracy o Bogu, mówiłam ludziom o Biblii. Y, potem. Komisja do spraw etyki spotkała się ze mną i zabronili mi tego. Ja się dostosowałam na jakiś czas, po czym poznałam swoje prawa prawa konstytucyjne. A konstytucja zapewnia mi wolność słowa i wolność sumienia i nie ogranicza mówienia o mojej wierze do jakichś miejsc albo do czasu. Oczywiście nie mogę tego robić kosztem wykonywanych obowiązków, ale jeżeli robię to na przykład w czasie przerwy obiadowej, albo przed pracą, albo po pracy, albo w czasie przerwy, jak to się mówi, kawowej, to oczywiście mam prawo to robić. W małżeństwie, jeżeli jedna strona nie będzie znała swoich praw, to niestety jest duże ryzyko. Że druga strona, która być może jest silniejsza emocjonalnie, jest bardziej energiczna, jest bardziej zaborcza, po prostu to wykorzysta i czasami zupełnie bezwiednie, zupełnie y, automatycznie. Kolejny przykład. Też ładnych parę lat temu już chyba kiedyś o tym mówiłam. Ja jestem osobą z tych bardzo zaborczych i z tych bardzo pewnych siebie, i z tych narzucających swoje zdanie. Bóg mnie tego oducza, ale ma ciężką pracę ze mną. No, i wyszłam, kiedyś doszłam do wniosku, dobrze, ja, jedziemy na wakacje, nie zapytałam się nikogo, jedziemy na narty, płacę. Zadłużyłam się, żeby zapłacić, nie było, że miałam za dużo pieniędzy, i jedziemy, bo ja po prostu chcę jechać. Kiedy powiedziałam o tym mężowi w domu, mój mąż, który jest z natury zdecydowanie bardziej łagodny i mniej zaborczy ode mnie, powiedział: wiesz, no, ale nie za bardzo mamy pieniądze. No. Ja mówię: muszę jechać, musimy jechać, to jest na pewno dobra decyzja. No, i zbliżył się termin wyjazdu. Ja zachorowałam, syn zachorował, nigdy na te wakacje nie pojechaliśmy. Ja osobiście od tamtego czasu konsultuję każdą taką decyzję z moim mężem. Ja odebrałam to jako naukę od Boga. Naukę tego, że w małżeństwie jest równość i żadna strona nie powinna wykorzystywać swojego. Nie wiem, bardziej stanowczego charakteru wobec osoby, która może z natury jest trochę bardziej ugodowa. No ogół tak jest, że w małżeństwach szczególnie dobieramy się w ten sposób, że jedna osoba jest bardziej zaborcza, bardziej taka silna emocjonalnie, yy. Dająca czy nadaj, nadająca pewien rytm temu małżeństwu, a druga jest właśnie z tych uległych, z tych, z tych cichych. No, jak się dwie bardzo silne zetkną, to często dochodzi do burzy. I faktycznie te silne osoby, i mówię do tych osób, które może, może wam się wydaje, że, nie, yy, że tak jest okej, okay, bo tak zawsze było. Ale jeżeli gdzieś zaczniecie zauważać. Że sami podejmujecie decyzje ważne, a bo nie będę angażować męża czy żony, a on nigdy nie wie co zrobić, albo ona nigdy nie wie co zrobić, a ona nie ma doświadczenia, albo on nie ma doświadczenia. To naprawdę niech Wam się czerwona lampka w głowie zapali. Czy czasem nie jest zachwiana równość w tym małżeństwie i poszanowanie wzajemne? Może nawet być taka sytuacja, że druga strona mówi Nie, nie, ty zdecyduj, ty zdecyduj Nie, ja, ja nigdy nie decydowałam Albo już się tak pogodzi z tym Nie, on mnie nigdy, nie, on mnie o zdanie nie pyta Ona mnie nigdy o zdanie nie pyta Tak zawsze było To znowu, chciałabym wam podkre, meter, w, podkreślić to Początki, tak jak o tej żabie, o której już wspominaliśmy Jak się żaba zaczyna gotować, to ona nie widzi, że się gotuje ale jeżeli na początku związku, albo w ogóle związku jest brak równości, brak poszanowania, brak wspólnego podejmowania decyzji, to niestety może to być ten początek, który prędzej czy później doprowadzi, nie musi, ale może. Doprowadzi do tragedii, że w pewnym momencie żaba się ugotuje i już nie będzie w stanie znieść więcej tego braku równości, Braku szacunku i odebrania wolnej woli. Jeżeli faktycznie w tym treningu asertywności zaczniemy poznawać siebie, zaczniemy zadawać sobie proste pytania: co ja lubię? Jak lubię spędzać czas? Co jest dla mnie ważne? Gdzie bym chciała pojechać? Co bym chciała zrobić w domu? Co bym chciała robić za rok? Co bym chciał robić za rok? Jak bym się chciała rozwinąć? Co bym chciała poznać, czego bym chciał się dowiedzieć, to może się okazać, że o sobie też dowiemy się takich rzeczy, na które nie mieliśmy czasu w ogóle, żeby się zastanowić i dowiedzieć. A ktoś jakby zabrania nam tego, czego nawet nie wyartykułowaliśmy sobie nigdy, i gdzieś tam tworzy się poczucie niesprawiedliwości. Bardzo, bardzo zachęcam Was, żebyście zadawali sobie wzajemnie pytania w rodzinie, w spotkaniach rodzinnych, do których w ogóle zachęcam, mam nadzieję, że te spotkania są. Jeżeli nie, to je zacznijcie. Jedziecie wspólnie w samochodzie, samochodem. Zadawajcie sobie pytania, co lubisz, co byś chciał robić, jakie są Twoje marzenia, co jest dla Ciebie najważniejsze, co byś chciał robić za rok, co byś chciał robić za pięć lat. To nie o to chodzi, żeby planować całe swoje życie i nie wiadomo jak, wiadomo. Boga trzeba zaprosić do tego planowania. Ale te marzenia, te pragnienia, te wartości pomogą nam się wzajemnie poznać. Jeżeli ktoś mi powie, że dla niego wartością jest dobrze i regularnie jeść, to ja może zrozumiem, dlaczego jest taki wkurzony, jak trzeci dzień, obiad jemy, nie wiem o 18, o 19, albo nie wiadomo o której. W drugą stronę, jeżeli ja się dowiem, że wartością kogoś jest pielęgnacja swojego wyglądu, a tak może być, różne mamy wartości, to może przestanę się denerwować, jak kolejny raz ta osoba nie ma czasu o siebie zadbać. Więc jeżeli odkryjemy przed sobą, Właśnie te pragnienia, wartości, marzenia, to będzie nam łatwiej wzajemnie się szanować, bo będziemy wiedzieli, gdzie jest ta przestrzeń, która jest delikatna, na którą lepiej nie nadepnąć, albo którą trzeba poznać jeszcze, zanim się tam na nią wejdzie. Jeżeli faktycznie poznajemy siebie, poznajemy drugą osobę, znamy swoje wartości, znamy swoje prawa, Nauczymy się stawiać granice wokół nas, a jeżeli postawimy taką granicę wokół nas, takiej przestrzeni, której nikt nie powinien przekroczyć, nie wiem, yy, właśnie w poszanowaniu czy w naginaniu tego, do czego chce mnie zmusić, czy nie, to jednocześnie jeszcze lepiej poznam siebie, nabiorę troszkę pewności siebie, albo po prostu nauczę się tej asertywności która docelowo, naprawdę sprawi, z pomocą Boga, że będziemy szczęśliwsi. I teraz o prawach. Nie mamy czasu, żeby przejść, a jeszcze, żeby zaznaczyć to wszystko, oczywiście, z poszanowaniem siebie i z poszanowaniem drugiej osoby. Nie mamy czasu, żeby przejść przez pełen cykl e, treningu asertywności. Tak jak mówiłam, to, jest, to, to są warsztaty e, całodniowe, dwudniowe, trzydniowe, wiele razy powtarzane. Ale chciałabym powiedzieć o kilku prawach, które e, dla niektórych są oczywiste, dla innych nie. I warto te prawa poznać. Tak jak mówiłam, prawa konstytucyjne są jakby oczywiste. Tak, każdy z nas, pytanie, czy każdy z nas zna swoje prawa konstytucyjne, też zachęcam, żeby poznać. Ale są inne prawa, które nie są tak spisane, o których moim zdaniem uczy również Biblia, ale które gdzieś tam są zakryte albo zapomniane, albo w natłoku yy, życia, przyzwyczajeń. Kultury, do której jesteśmy przyzwyczajeni, gdzieś tam giną. Prawo. Tutaj już ktoś mówił przede mną: Mam prawo prosić o zmianę zachowania inną osoby, jeżeli to obraża moje uczucia lub narusza moje prawa. Więc, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i zaczyna mnie krytykować, to dobry chrześcijanin zawsze wysłucha. Ironia. Nie. Mamy prawo nie wysłuchać. Jeżeli czujemy się urażeni, jeżeli czujemy się po prostu z tą opinią źle albo po prostu nie jesteśmy gotowi, żeby jej teraz wysłuchać, bo chwilę wcześniej dobił nas ktoś inny jakimś swoim zachowaniem, no różne mogą być przyczyny. Mamy prawo powiedzieć: "Przestań". Mamy prawo powiedzieć z szacunkiem do drugiej osoby: "Proszę przestań, nie chcę tego teraz słuchać". Niegrzeczne a może niegrzeczne jest to, że ktoś mówi dalej, pomimo naszej prośby. Kolejne prawo, też może nieoczywiste, że mam prawo odpowiadać na pytanie w czasie, kiedy ja zdecyduję. Nie dla wszystkich oczywiste, a szczególnie w młodych małżeństwach, jak się rodzice pytają: "To przyjedziecie w niedzielę, czy nie?" Nie wiem, odpowiem ci jak będę gotowa, odpowiem ci jak przemyślę. Nie znam teraz odpowiedzi na to pytanie. Macie prawo, masz prawo nie odpowiedzieć na pytanie w tym momencie, w którym ktoś je zadaje. Masz prawo poprosić o więcej czasu? Hm. Masz prawo nawet na nie nigdy nie odpowiedzieć, jeżeli jest taka twoja wola. Z asertywnością, jak już mówiłam na początku, bardzo kojarzy się słowo nie. Więc masz prawo powiedzieć nie. Przyjdzie mąż i powie: No, żono, miesiąc czasu już nie współżyliśmy seksualnie. No, na ogół takich słów się nie używa w małżeństwie, ale w inny sposób się to wyrazi. A ty masz prawo powiedzieć nie. Wbrew Biblii? Często te decyzje nie są wynikiem czegoś, co się dzieje wcześniej. Jeżeli nie jest po prostu taką sobie fanaberią, a się pobawię, a raz powiem tak, a raz powiem nie, to może jest to złe. Ale patrząc na nasze małżeństwa, na nasze związki, czy my się tak bawimy z ludźmi? Czy jeżeli druga osoba, mąż czy żona, przychodzi do nas i chce się przytulić, a pięć minut wcześniej zrobił mi, czy zrobiła mi wielką przykrość, to macie prawo powiedzieć nie, nie chcę się przytulić? Masz prawo. Bo masz tą swoją granicę swoich własnych uczuć, emocji i wartości. I jeżeli ktoś je brutalnie przekroczył, i nagle udaje, że nic się nie dzieje, to ty masz prawo potrzebować czasu, żeby coś z tym zrobić, żeby poradzić sobie ze swoimi emocjami, żeby może się pomodlić, żeby poprosić Boga o pomoc w tej sytuacji. I masz prawo poprosić tą drugą osobę, żeby usiadła z tobą wtedy, kiedy ty będziesz gotowy lub gotowa, żeby o tym porozmawiać. I żeby o tej sytuacji porozmawiać. Bo z kolei ta druga osoba zasługuje na szacunek, żeby mu wyjaśnić lub jej wyjaśnić, skąd takie zachowanie. Ale nie tylko ta osoba zasługuje na szacunek, wasz związek zasługuje na to, żeby w ten sposób o ten związek dbać, żeby być szczerym wobec siebie. Wiecie, to mówienie nie, czy mówienie, przepraszam, tak w sytuacji, kiedy serce woła nie, prędzej czy później doprowadza do życia w zakłamaniu. Jeżeli ja mówię tak, a krzyczę w sercu nie, to nigdy nie dajemy sobie szansy, żeby ten problem rozwiązać, bo drugiej osobie mówimy tak. I ona często nie wie i nie widzi, że w naszym sercu woła nie. Liczenie na to, że druga strona domyśla się, co się w środku nas dzieje, jest bardzo błędnym założeniem. Ja bym w drugą stronę. Jeżeli czegoś nie powiesz, to przyjmij to za pewnik, że druga osoba tego nie wie. Tak na w razie czego. Bo niektóre osoby się domyślają, ale często domyślają się źle. Więc jeżeli jest jakiś problem w rodzinie, który doprowadza do mówienia nie, kiedy tak naprawdę chcielibyśmy powiedzieć tak, albo kiedy no, w zgodnym małżeństwie mówi się tak, to jeżeli sytuacja z nie zachodzi, to warto usiąść, przegadać, poświęcić czas. Na samym początku, jak pierwszy raz nastąpi ta sytuacja, nie czekajmy, nie czekajmy rok, dwa lata, trzy, aż się może samo ułoży. Samo się zwykle nie układa. Jak się coś zostawia samo samemu, to na ogół wchodzi chaos. Jeżeli chcemy, żeby coś było zarządzone, ułożone, naprawione, to trzeba wziąć się za to, z tą drugą osobą, <laughs> przepraszam, czasami z trzecią, czasami z doradcami, czasami może z kimś, z przyjacielem czy przyjaciółką z kościoła, z pastorem, ale trzeba się za to zabrać. Nie można pozostawiać problemu w ukryciu pod dywanem, w serduchu. Nie, nie warto. Można zacząć od rozmowy z Bogiem i wręcz zalecam, ale jeżeli. Jest to problem na przestrzeni mojej i drugiej osoby. To warto tą drugą osobę zaangażować w te rozmowy, również w te rozmowy z Bogiem. Mamy prawo hmm, to jest ciekawe wyrazić swoją opinię i swoje uczucia. Znowu taki przykład: ktoś do mnie przychodzi i mówi: Chciałabym do ciebie przyjść. Nigdy jeszcze u ciebie w domu nie byłam, chciałabym przyjść. No jak? A dar gościnności? No ja go nie mam. I co? Mam prawo powiedzieć: Słuchaj, no stawiasz mnie w takiej trudnej sytuacji, czuję się zakłopotana, bo z jednej strony wiem, że powinnam, a z drugiej strony nie chcę. Można tak powiedzieć? Można. Ale boimy się często, bo ta osoba się obrazi. Ale właśnie umiejętność asertywności i poszanowania wzajemnego to jest bycie asertywnym i zaakceptowanie faktu, że druga strona też jest asertywna. Że jesteśmy na partnerskim, równym terenie. Ja mam prawo prosić, on ma prawo odmawiać. Ja mam prawo odmawiać, on ma prawo prosić. Mam prawo się zgodzić. Mam prawo nie prosić. Ale te wszystkie prawa należy szanować. Mam prawo decydować, czy komuś pomogę, czy komuś nie pomogę. Tak, mam prawo. Biblia uczy, żeby pomagać. Ale ja mam prawo decydować, komu, kiedy i jak. Bez wyrzutów sumienia, że tej osobie pomogłam, a tej osobie nie. Jeżeli wiem świadomie, że faktycznie w ten sposób pomogę jak najlepiej, tyle mogę. I tyle chcę. Jeżeli będę chciała więcej, będę pomagała więcej. Inni mogą mnie motywować, żeby pomagać jeszcze więcej. Jeżeli będę chciała dzięki temu pomagać więcej, to tylko dobrze. Jeżeli nie, mam do tego prawo. Kolejne prawo, które jest bardzo niepopularne. To mam prawo zmienić zdanie. Ja zawsze powtarzam na wszystkich warsztatach, które prowadzę asertywności, że tylko drzewo zdania nie zmienia. Dlatego, że nie myśli. I to oczywiście nie tylko drzewo, takie powiedzenie. Jesteśmy w kulturze nauczeni tego, że jeżeli powiedziałaś, powiedziałeś tak, to zawsze musisz powiedzieć. Jeżeli, przepraszam, powiedziałaś A, to musisz powiedzieć B. I to są techniki manipulacji albo techniki wywierania wpływu, których te, też uczę zresztą. I faktycznie ludzie to wykorzystują. I mogą to wykorzystywać. I jeżeli to działa bez naruszenia mojego, mojej wolnej woli i mojego sumienia, czy nie wiem, tych, tych granic, to ok. Natomiast jeżeli zmieniają się sytuacje, jeżeli się zmieniają okoliczności, jeżeli na przykład dowiedzieliśmy się czegoś nowego o danej sytuacji, przykładowo, Obiecaliśmy pożyczyć pieniądze. Klasyczny przykład, tak? Ktoś się przyszedł do mnie i powiedział: Chcę pożyczyć pieniądze, a ja wiem, że jutro mam wypłatę, więc mówię: dobrze, jutro ci pożyczę. Ale jutro idę do pracy, a tam mnie zwalniają. I ja wiem, że ja owszem, tą pensję mam, ale za miesiąc już pensji nie będę miała. Mam prawo zmienić zdanie? Oczywiście, że mam. Tak samo, jeżeli obiecujemy coś dzieciom. A zmieniają się sytuacje, zmieni się sytuacja, właśnie trochę mniej pieniędzy. Więc obiecałam fantastyczne wakacje, ale nie stać nas teraz na wakacje. Obiecałam jakąś nagrodę, ale nagle dziecko zrobiło coś, co no, było bardzo złe z jakiegoś powodu. Mam prawo powiedzieć: Przykro mi, ale nie zrobimy tego. Mam prawo zmienić zdanie i znowu bez nadużywania, z szacunkiem do drugiej osoby, ale mamy prawo zmienić zdanie, jeżeli mamy do tego powody. Mam prawo mieć wątpliwości i obawy. Jeżeli ktoś nas do czegoś namawia, nawet do y, projektu misyjnego piękna sprawa, fantastyczna, ale ja mam obawy. Mam prawo te obawy mieć. I jak mam prawo mieć obawy, to mam prawo też zadawać pytania, dopytać się: A jak to faktycznie jest? A co za tym się kryje? Co będzie, kto będzie co robił? A czego faktycznie ode mnie oczekujecie? I potem obawa, a nie dam rady, ale dopytam się jeszcze. Tak samo w małżeństwie, jeżeli mąż czy żona przychodzą do domu. I mówią, słuchaj, zdecydowałem to i to. Już mówiłam wcześniej na temat samodzielnych decyzji, powinny być wspólne, ale ktoś zdecydował to i to. To ty masz prawo zadawać pytania. A na jakiej podstawie yy, podjąłeś tę decyzje, czy podjęłaś tę decyzje? A dlaczego? A czego się spodziewasz? A co chcesz osiągnąć? A co będzie, jeżeli na przykład ja teraz powiem, że nie? A czy wziąłeś to pod uwagę? Zadać 100 tysięcy pytań, tyle, ile potrzebujecie. Wiecie, co jest z morą na wszelkiego rodzaju warsztatach, lekcjach i różnego rodzaju spotkaniach, które powinny tak naprawdę przyczyniać się do rozwoju, a nie zawsze się przyczyniają? Brak pytań, kompletny brak pytań. My się boimy wyjść na głupka, bo nam się wydaje, że jak zadamy pytanie, to znaczy tak naprawdę objawimy, że czegoś nie wiemy. Wierzcie mi, z doświadczenia Wam powiem, ja na ogół pytania zadaję. I na ogół potem się okazuje, że wszyscy w sali chcieli zadać to samo pytanie. Więc to nie jest tak, że są ludzie wszechwiedzący. My wiemy, że nie ma ludzi wszechwiedzących i ty masz prawo czegoś nie wiedzieć. Masz prawo dopytać się o wszystko, jeżeli to dotyczy Ciebie. Nie bierz w ciemno czegoś, co ktoś za Ciebie zdecyduje. Jeżeli masz obawy, dopytaj się. A jeżeli się z tym nie zgadzasz, to zmień decyzję. Poproś o zmianę decyzji. Masz prawo popełniać błędy, ja mam prawo popełniać błędy. Mamy prawo się mylić. I to nie świadczy o naszej, nie wiem, inteligencji, mądrości życiowej. Każdy z nas popełnia błędy i każdy się myli. I życie jest po to, żeby Bóg nam Pomagał te pomyłki naprawiać, te błędy naprawiać. A jak mamy się y, poprawiać, czy jak mamy się dowiedzieć czegoś nowego, jak nie przyznamy się nawet do tego, że czegoś nie wiemy? Mamy prawo nie rozumieć czegoś i nie wiedzieć. I to naprawdę źle o tobie nie świadczy. I szczególnie w małżeństwach bardzo, bardzo Was uczulam na to, żebyście zadawali sobie wzajemnie jak najwięcej pytań. Nie wychodźcie z założenia, że wiecie. Nie wychodź z założenia, że ty się domyślasz, że ty wiesz, że ty wiesz, co ten mąż lubi, albo ty wiesz, co ta żona lubi. To jest taki stary kawał o tym, jak mąż, żona myślała, że mąż lubi zupę jakąś tam, bo zrobiła pierwszego dnia małżeństwa i on bardzo pochwalił, no bo był bardzo, chciał być bardzo miły i potem dostawał tą zupę codziennie przez całe życie. Doszło do tragedii. To jest przerysowana sytuacja. Ale często tak jest i często tak jest w naszych małżeństwach. Najpierw chwalimy za coś z grzeczności, a potem borykamy się z tym przez całe życie. Więc mamy prawo szczerze powiedzieć, co myślimy, z szacunkiem do drugiej osoby. Naprawdę można to powiedzieć. Będzie pięć minut, focha, ale uratuje wa często wasz związek. A druga osoba... Wiecie, foch jest całkiem naturalny. Czasami się śmieje, że kobieta, foch. Mężczyźni też mają fochy. To jest taki bardzo naturalna reakcja yy, yy, emocjonalna. Ale ona, jeżeli przegadana, jeżeli, jeżeli osoba jest przytulona, jeżeli to jest przegadane, to naprawdę szybko mija. Ale... Wyrzucamy z naszego związku te zakłamania, te niedopowiedzenia, szczerze ze sobą rozmawiamy. Dodam jeszcze: mamy prawo nie mówić wszystkiego. Tak. Jeżeli uważamy, że czegoś nie chcemy powiedzieć, nie jesteśmy na to gotowi, przy czym nie wprowadzamy nikogo w błąd, to mamy prawo zachować jakąś część tylko dla siebie, bo małżeństwo jest całością, jest pełnią. Ale nie zniewoleniem dwóch osób ze sobą. Małżeństwo to dwie oddzielne osoby, które tworzą jedność. To jest chyba tajemnica, której do końca życia, przynajmniej na tej ziemi, nie zrozumiemy, ale warto próbować. Stawianie granic jest jakby konsekwencją poznania swoich praw. I jeżeli faktycznie te swoje prawa, wartości poznamy, to sobie tak jakby narysujemy takie kółeczko wokół siebie, i nie będziemy pozwalali na to, żeby ktoś to kółeczko naruszał. Tylko powiemy stop, przestań, szanuj moje wartości, szanuj moje prawa i dzięki temu, ale oczywiście z szacunkiem do drugiej strony. I jeżeli takie dwie osoby w małżeństwie będą w tych kółeczkach, swoich własnych wartości, i nie będą sobie na siłę w te kółeczka wchodziły, ale będą obok siebie pięknie tak współżyły, to myślę, że to jest taki ideał szczęśliwego małżeństwa, gdzie jest człowiek z poszanowaną godnością, a jednocześnie małżeństwo stworzone przez dwie. Równorzędne, szanujące się nawzajem osoby. W stawianiu granic, faktycznie myślę, że Małgosia już o tym mówiła, najbardziej sprzeciwiają się ci, którzy te granice naruszają którzy korzystają na tym, że druga osoba nie potrafi granicy postawić nie potrafi być asertywna. I faktycznie, jeżeli zaczynamy być asertywni, jeżeli zaczynamy bronić naszych praw, to możemy stracić paru przyjaciół. Jeżeli nagle osobie, która od ciebie notorycznie pożycza pieniądze i nie zawsze oddaje, w pewnym momencie powiesz nie, to być może odejdzie. Być może tak powinno być. Jeżeli osoba, na przykład współmałżonek, Zacznie się obrażać, awanturować, bo ty zaczynasz stawiać granice. To tak naprawdę znaczy, że być może wcześniej coś było nie tak, i jest pora, żeby ze sobą rozmawiać, i żeby naprawiać wspólnie ten związek. Więc jeżeli widzisz reakcję drugiej osoby, gdy stawiasz granice, to nie myśl, co jest z tobą nie tak. Myśl, co możemy naprawić w tej relacji z poszanowaniem swoich moich praw i z, z, to, z poszanowaniem tej granicy, którą potrzebuję wokół siebie? Na sam koniec chciałam już tylko wymienić, jak, jakie mogą być typy asertywnej komunikacji. Już takie podsumowanie trochę, czyli mogę prosić o zmianę zachowania. Mogę odmówić, mogę wyrazić swoją opinię, mogę mówić o swoich uczuciach, więc powtarzam: asertywność to nie jest tylko mówienie nie. Mogę odpowiadać, kiedy chcę. Mogę zadawać pytania. Mogę mówić tyle, ile uznaję za konieczne. Nie muszę mówić wszystkiego, jeżeli nie chcę. Mogę tłumaczyć swoje zachowanie? Bardzo nie lubię takich stereotypów, które krążą w naszej kulturze. Tłumaczy się tylko winny. No, ale są niektóre takie niezbyt mądre powiedzonka. Nie, nie tłumaczy się tylko winny. Tłumaczy się na przykład osoba, która została niesłusznie o coś posądzona. Ma prawo się wytłumaczyć? Ma prawo. Albo tłumaczy się osoba, która nie ma ochoty czegoś zrobić. Ale, ale chcę wytłumaczyć, dlaczego ma prawo? Jak najbardziej ma prawo. I z tych praw, to jest kolejne prawo, z tych praw osoba asertywna uczy się swobodnie i naturalnie korzystać. Podkreślam, z poszanowaniem praw drugiej osoby. Więc nie ma w tym agresji, nie ma w tym zdenerwowania, nie ma w tym jakichś fizycznych agresy, agresywnych zachowań. Po prostu z akceptacją swoich wartości, swojej granicy, informuje o niej innych. Z takimi pozytywnymi lub neutralnymi zachowaniami. Więc przykłady, które możecie stosować w swoim życiu: bardzo polecam stosowanie słowa nie. Oczywiście, wtedy, kiedy chcecie i wtedy, kiedy uważacie. Przykład, nawet nie bez tłumaczenia. Jeżeli ktoś, kolejny raz, jeżeli szef, kolejny raz prosi Was, żebyście przyszli w sobotę do pracy, a doskonale zna Wasze wartości, to wystarczy powiedzieć nie. Już nawet nie ma co tłumaczyć. Stosu kolejne zdanie, które warto stosować, proszę, uszanuj moją opinię albo moje wartości. Kolejne, nie zgadzam się, po prostu, proszę, przestań. Kolejne, Mam inne zdanie na ten temat. Proszę, uszanuj moją decyzję. Nie zrobię tego. Proszę, podejmij te, podejmijmy tej, tę decyzję razem. Później ci odpowiem. Moim zdaniem warto te zdania ćwiczyć. I to są takie: albo wytłumacz mi, powiedz mi coś więcej warto wprowadzić do swojego życia, jeżeli tego jeszcze w swoim życiu nie macie, wprowadzić te sformułowania, bo to pomoże Wam też nauczyć się asertywności. Jeżeli chodzi o przykłady asertywnej odmowy, to po prostu możemy odmówić. Jak mówiłam, nie. Słucham, ktoś mi o coś prosi i ja odmawiam, mówię nie. Możemy powiedzieć nie, ale wytłumaczyć dlaczego. Możemy powiedzieć nie, wytłumaczyć, dlaczego odmawiamy i zaproponować jakieś inne rozwiązanie. W zależności od tego, jak uważacie, jak chcecie, w zależności od sytuacji. Drugi taki przykład, już ostatni na dzisiaj. Jeżeli ktoś chce Wam przekazać swoją opinię albo krytykę Twojej osoby, Twojego zachowania, to również mam prawo wysłuchać, podziękować i zakończyć rozmowę. Odejść. Mam prawo również wysłuchać, podziękować, zweryfikować potem, czy to była prawda, czy nie, i zadecydować, co z tym zrobić. Czy zrobić w ogóle coś z tym, z tą opinią, z tą krytyką, z tą uwagą, czy jak ja to mówię, zaparkować, czyli na razie nic z tym nie robię, czy się z tym nie zgodzić. Mamy prawo samodzielnie, na podstawie naszej analizy, podjąć decyzję, co z tym, robi, co z tym robimy i podjąć działania. Przykład z życia. W, pewne, w pewnej soboty pewna osoba podeszła do mnie i coś mi powiedziała, zarzucając mi, że jestem taka i taka. Byłam trochę w szoku, podziękowałam, odeszłam. Wróciłam do y, domu i spytałam się mojego męża, który myślę, że naprawdę bardzo dobrze już mnie zna po 20 paru latach małżeńskiego życia. I pytam się do niego: Słuchaj, czy ja taka jestem? A on mówi: Nie. Jeszcze jakby się zastanowił, to może bym się zastanowiła, a on powiedział kategorycznie nie. Więc ja po, po tej weryfikacji po prostu zdecydowałam, że ta osoba się myli i postanowiłam nic z tym nie robić. Mam prawo. Mam prawo również, jeżeli ktoś mnie krytykuje albo przychodzi do mnie z jakąś opinią, problemem czy cokolwiek. A wiem, że się z tym nie zgadzam. Od razu mam prawo wysłuchać, wyrazić swoje emocje, co na ten temat myślę, sparafrazować, powtórzyć. A więc, y, czy dobrze rozumiem, że myślisz to, to i to? I postawić granice. Nie zgadzam się z tym. To nieprawda. To są tylko. To jest tylko kilka z wielu, wielu przykładów, których można się uczyć w ramach treningu asertywności. Dzisiaj niestety nie ma czasu na pełen trening, ale mam nadzieję, że, że ta odrobina chociaż wzbudzi w Was zaciekawienie i zainteresowanie tematem. Bo być może Ty jesteś asertywny, być może Ty swobodnie wyrażasz swoją opinię, swoje zdanie, swoje emocje z poszanowaniem drugiej osoby. Ale może możesz pomóc innej osobie. A może ty tego nie potrafisz. Więc jeżeli chcesz się w tym rozwijać, a bardzo zachęcam, żeby się rozwijać w tej asertywności, żeby rozwijać swoją asertywność, to gorąco zachęcam, żeby sięgać po jeszcze więcej materiałów na temat asertywności, warsztaty na temat asertywności, ćwiczyć te wyrażenia asertywne. I tak jak tutaj na koniec chcę powiedzieć. Ja mam prawa asertywne? Mam prawo być asertywna? Ale każda inna osoba też ma prawo być asertywna. Więc pamiętajmy o tym i szanujmy prawa drugiej osoby. Na sam koniec chciałabym zacytować jeszcze tekst z Listu do Galatów, który myślę już też był cytowany dla przypomnienia. Bo wy do wolności powołani zastaliście bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Wolna wola, równość, szacunek. Na tym opiera się asertywność. I na tym, myślę, może się opierać Szczęśliwa relacja. Dziękuję Wam bardzo.